Moskiewskie metro to tytułowe miejsce akcji serii Metro, trylogii Dmitrija Głuchowskiego, kilku książek osadzonych w tym uniwersum, a także powstałych w oparciu o nie gier wideo. Podczas III wojny światowej schronienie w nim znalazło wielu mieszkańców stolicy Rosji i przez wiele lat uważane było przez nich za ostatni bastion ludzkości. Tworzy je 12 linii o całkowitej długości torów 313 km i 100 metrów. W jego skład wchodzi 188 stacji i niezliczona sieć tuneli. Poza tym istnieje również tak zwane Metro 2, czyli tajny system kolei podziemnej funkcjonujący niezależnie od publicznego. Składa się z co najmniej trzech linii i nieznanej liczby instalacji. Liczba pustych oraz nieaktywnych stacji pozostaje tajemnicą. W ciągu 20 lat od wojny nuklearnej wiele z nich upadło, czy to na skutek konfliktów między stacjami, przez promieniowanie czy ataki mutantów. Do najniebezpieczniejszych istot, na jakie można było natrafić pod ziemią, należały cienie, książkowi czarni. Humanoidalne istoty, których największą bronią było to, że mieszały ludziom w głowach. Dokładna populacja moskiewskiego metra nie jest znana. W książkach nigdy nie pada konkretna liczba mieszkańców. Jednak w intrze pierwszej z gier Artem wspomina o 40 tysiącach. Natomiast w jednej z notatek w Last Light stwierdza, że pozostało w nim mniej niż 50 tysięcy z ponad 200 początkowych. Mimo trudności ludzie dostosowali się do życia pod ziemią. Nauczyli się jak przetrwać, walczyć z promieniowaniem oraz mutantami. Od nowa zbudowali gospodarkę. Prowadzono handel, uprawiano rośliny i hodowano zwierzęta. Walutę stanowiły naboje, rzecz, która mogła uratować życie. Niebezpieczeństwo czyhało bowiem na każdym kroku. Nawet krótka podróż z miejsca na miejsce mogła zakończyć się śmiercią. Poza mutantami na wędrowców czyhali także bandyci, a przez przypadek można było trafić w sam środek starć między frakcjami. Wciąż jednak było tam bezpieczniej niż na powierzchni. Na początku władzę nad metrem sprawowało centralne dowództwo metra. Z czasem ludzie zebrali się w grupy, tworząc frakcje kontrolujące poszczególne części systemu kolei podziemnej. W czasach współczesnych dla serii do najważniejszych należą Hansa, Linia Czerwona oraz Czwarta Rzesza. Istnieje także wiele mniejszych, m.in. Konfederacja Arbacka czy też Stowarzyszenie Wogn. Znajdzie się też szereg niepodległych stacji, także tych legendarnych jak Szmaragdowy Gród. Hansa, czyli Związek Stacji Linii Okrężnej, to frakcja nastawiona na handel. Jej nazwa stanowi odniesienie do średniowieczno-renesansowego Związku Kupieckiego Miast Europy Północnej. Dzięki dogodnemu położeniu swoich stacji może prowadzić bezproblemową wymianę z większością miejsc w metrze oraz kontrolować przepływ towarów. Ze względu na panujący w niej system kapitalistyczny pełni rolę ideologicznego wroga Linii Czerwonej. Jednak gdy zachodzi taka potrzeba, obie grupy prowadzą ze sobą handel. Hansa dysponuje jednymi z największych sił zbrojnych w metrze. Dodatkowo może liczyć na pomoc Spartan. Linia Czerwona to frakcja o ideologii komunistycznej, znana także pod nazwą Związek Socjalistycznych Stacji Radzieckich. Wzorowano ją na ZSRR. Kontroluje niemal całą linię sokolniczeską, nomen omen czerwoną. Na jej czele stoi partia oraz przywódca, a porządek i służba są tam ważniejsze niż wolność jednostki. Komuniści posiadają największą armię w moskiewskim metrze. Ich celem jest rozprzestrzenienie rewolucji na inne stacje, wszelkimi dostępnymi metodami. Czwarta Rzesza, czyli naziści. Tradycjami nawiązujący do III Rzeszy oraz systemu stworzonego przez Adolfa Hitlera i NSDAP. W swój język przedstawiciele frakcji wplatają niemieckie słówka. Na jej czele stoi Führer. Ideologia frakcji to kalka z pierwowzoru, dostosowana do postapokaliptycznych rosyjskich realiów. Czystość rasowa rozumiana jest przez nią jako wolność organizmu od promieniowania. Za stolicę metra uważa się polis, posiadające status wolnego miasta. Tworzą je aż cztery stacje. Jego obrońcami, ale także i całych podziemi jest zakon Sparty. Paramilitarna organizacja prowadzona przez pułkownika Młynarza. W jej skład wchodzą byli żołnierze specnazu. Zadaniem Spartan jest trzymanie mutantów na dystans oraz rozwiązywanie sporów między poszczególnymi stacjami. W książce Metro 2035 oraz luźnej wariacji na temat przedstawionych w niej wydarzeń grze Metro Exodus Artem, protagonista głównego cyklu, odkrył, że władzę w moskiewskich tunelach przez cały czas sprawowali niewidzialni obserwatorzy, gabinet cieni będący pozostałością po rządzie Federacji Rosyjskiej. Ich główna siedziba znajdowała się w bunkrze GO-42, dawnym Muzeum Zimnej Wojny. Jego istnienie pozostawało tajemnicą. Obserwatorzy trzymali w szachu przywódców najważniejszych frakcji. Wmówili im, że III wojna światowa jeszcze się nie skończyła, a resztę kraju okupują siły NATO. Odcięli Moskwę od reszty świata za pomocą zagłuszarki. Kontrolowali populację metra. Gdy stawała się ona zbyt duża, wywoływali wojny. Zabijali każdego, kto próbował przekroczyć granice miasta z jednej lub drugiej strony. W obu dziełach Artem opuścił metro, w mniejszym lub większym składzie, a dalsze losy jego mieszkańców pozostały nieznane.
Dziękuję Wam za wysłuchanie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.